Witaj ponownie! Dawno cię tu nie było! Cześć! Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, ze mną jest Mateusz. Hej Mateusz! Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Takie będzie bardzo nietypowe nagranie, ale sprzyjające graniu trochę poza domem. Słuchajcie, zagramy sobie z Mateuszem, a w zasadzie nie tyle zagramy. Ułożymy sobie deck. Ja nie grałem ze 2 sezony i chcę Mateusza wykorzystać, bo Mateusz jest ten mistrzem świata. Znaczy za daleko się posunąłem? Jakie są twoje osiągnięcia? Mistrz podwórka. Ja tam parę turniejów kiedyś powygrywałem, ale przez długi czas nie grałem. No, ale mogę pochwalić się, że prawie w każdym sezonie miałem legendę, a w niektórych sezonach nawet i 4. miejsce w Europie. No więc jak kto, ale Mateusz będzie wiedział, jak ten deck ułożyć. Ostatnio, bo na początku, na wstępie mówiliśmy o tym, że się zmieniły trochę te deki, że jest więcej kontrolnych, tak? Tak, jest troszkę kontrolnych deków, ponieważ ostatnio miały miejsce eliminacje do Mistrzostw Świata Europejskie. Aha. Powiedzmy, że Mistrzostwa Europy. I tam bardzo wielu graczy właśnie grało kontrolnymi dekami z tych, którzy się zakwalifikowali. Tam łącznie było 4 osoby jadą na BlizzCon z tego turnieju i z tych 4 osób każda miała po 4 deki i większość tych deków była kontrolnych. No i zrobiła się taka kontrolna meta przez parę dni i dużo tych kontroli na rankedach można spotkać. No to tak właśnie podsumowując, to jest coś, co ja bardzo lubię. To są takie deki, które pozwalają na dłuższą rozgrywkę. Przeważnie w średniej i jakby ta gra się przyciąga do średniej i końcowej fazy. Tu dobrze mówię, nie mylę czegoś? Tak, jak najbardziej kontrolne deki polegają na tym, że kontrolujemy to, co się dzieje na stole. Nie staramy się być agresywni jakoś super specjalnie, chyba że mamy do tego okazję. Natomiast bardziej odpowiadamy na zagrania przeciwnika do tam 8, 9, 10 i dalszych tur. I w tych turach powiedzmy, że wystawiamy naszych koksów, których zadaniem jest zabicie przeciwnika, czyli wszelkiego rodzaju Ragdarosy, Jaseiry, Alekstrasze i tym podobne legendarne zazwyczaj karty. Dobra. Kiedy kontrola opiera się na takich normalnych epikach czy rarach. Lecimy, bo Mateusz jak się rozgada o tych kartach, to będziemy cały czas gadać. Złożymy sobie właśnie taki dek kontrolny. Ja sobie wezmę Priesta, bo ja osobiście bardzo lubię. Chociaż też lubię Paladyna. Ja zawsze układałem sam deki kontrolne. Tylko często niestety gęsto obrywałem od takich deków, które się nazywają agro, które są szybkie. Dobrze mówię, nie mylę żadnej nazwy. Jak najbardziej wszystko gra. Dobra, to wybieramy sobie Anduina Vryna. I ten. Naszego Blond Priesta. Tak jest. No ten proces tworzenia tej talii też nagrasz u siebie, żebym ja mógł go spokojnie przerzucić sobie, tak? Jasne, nie ma problemu. Dobra, to ja jestem gotowy. Okej, na początku myślę, że powybieramy sobie karty Priesta, bo ich jest najwięcej. Okej. Pierwszą, powiedz mi, czy mam opisywać, po co są te karty? Nie. Ja, jakby coś było takiego bardziej skomplikowanego, to ja sam zapytam. Nie musisz. Ja będę pytał po prostu. Jak czegoś nie będę wiedział. To pierwszą karcioszką jest krąg uzdrowienia. Sztuk 2. To jest, niech mi przypomni, to jest 4 koszt? Nie, 0. Ten krąg, dobra. Kosztami od 0 do... Tak. Dobra. Teraz czekaj. Okej. Okay. Dalej mamy wyciszenie. Wyciszenie? Serio? Tak. To za 0? Jest to odpowiedź na wszelkiego rodzaju, na przykład Mirror Matcha, gdzie przeciwnik może mieć Dark Kultysta, to po polsku będzie Mroczny Kultysta. Może mieć Kapłankę, Cairna, na jakieś... Dobra, spoko. Bardzo dużo talii ma jakieś kreatury, które mają na przykład Agonię. To wyciszenie potrafi uratować nam niekiedy grę, bo jeżeli wyciszymy jakąś kreaturę przeciwnika, z której on coś dostaje, to dzięki temu możemy przejąć inicjatywę na stole i doprowadzić tym zagraniem do zwycięstwa. Oczywiście to jest sytuacja dosyć niespotykana i rzadka, natomiast jak najbardziej występuje. Nie no, wiesz, ja sobie jakby zdaję sobie sprawę z zalet wyciszenia, to nie dyskutuję. Chociaż tej karty nieczęsto widziałem. Jedną sztukę czy dwie? Jedną. Bo krąg 2 sztuki, czy... Tak, dwie sztuki, on się świetnie tutaj sprawdza w tym deku. Dobra. Dalej mamy słowo mocy tarcza, 2 sztuki. Przypomnij mi koszty, bo ja dawno... 1. Będzie mi łatwiej wyszukać. Słowo mocy tarcza, tak. 2 sztuki? Tak.
A też zawsze tego używałem, więc tu się nic nie zmieni. Dobra. No, to jest taki mały trik z drołem i z przewinięciem deku, więc... No, zgadza się. Też całkiem spoko. Kolejną kartą za jeden jest Gorliwa Kapłanka, czyli nasz... Tak, jest opener. Złam? Opener bardzo udany. Tak, dokładnie. I możliwość dobrania wielu kart w naszej talii, szczególnie z krągiem uzdrowień. Naprawdę potrafi zdziałać cuda czasami. Mm. Dwie sztuki? Tak, dwie sztuki jak najbardziej. Okej. Okay. Później mamy za trzy. Kradzież myśli. Tak jest, to też lubię. Sztuk ile? Dwie oczywiście. On kopiuje dwie karty stali przeciwnika. Bardzo przyjemna karta. I dzięki niej, ja wiesz, jakby mówię tutaj trochę z pozycji amatora, ale ja strasznie lubię tą kartę, ponieważ dzięki niej dek kapłana robi się bardzo nieprzewidywalny. To znaczy przeciwnik do pewnego stopnia może się spodziewać pewnych rzeczy, ale jak rzucimy tą kartę, to za cholerę nie wie, co żeśmy mu ukradli. Więc ciężko mu się przystosować. No, oprócz tego dostajecie dwie karty na rękę zamiast jednej, więc jest git. Dobrze mówię? Doskonale. I jeszcze jedną rzecz należy wspomnieć. Nie ma nic gorszego w Hearthstone'ie, niż zostać zabity własnymi kartami, które ukradł Priest. No właśnie. Te kradzieże dwie? Tak, dwie. Dobra. Następną kartą jest Mroczny Kultysta, czyli nowa karta z Naxxramas. Za ile on jest? Za trójeczkę. I on jest priestowy? Tak. A ja go nie mam. O. Tak, 3-4 nie masz? Nie mam. Z jakiego on wyzwania jest? Z Priesta. Alendera, jestem pewny, że to zrobiłem. No to nic. To sobie później go dołożę, dobra? A możesz go dodać tam u siebie, a ja sobie go odblokuję. Powinienem go mieć, ciekawe, bo zrobiłem wszystkie wyzwania, z wyjątkiem ostatniego. No ale dobra, jedźmy dalej. Słowo Cienia Śmierć, czyli zatrzymany. No, zabijamy kreaturę za takim 5 lub większym. Sztuk dwie. Tego też zawsze brałem dwie. Tak, to się przydaje bardzo. Dobra. Tutaj pozwolę się wtrącić, to się zazwyczaj przydaje, natomiast są talie, gdzie to jest martwa karta, na przykład Warlock Zoo albo Hunter. Tak, zazwyczaj, tak. Zazwyczaj, jeżeli gramy Priestem z tymi dekami, to niespecjalnie ta karta nam przydaje się na ręce. Chyba, że masz coś z agonią takiego fajnego i możesz swoją własną kartę zabić, ale... Sylwanę na przykład. No właśnie, no o tym myślałem. No dobra, lećmy dalej. Znaczy też nie jest to bezużyteczne, bo obydwa deki mają jakieś kreatury za takie 5 lub więcej, a natomiast nie jest to takie... Jest to czasem trudne do użycia, ponieważ po prostu przeciwnik może nie dobrać tych kreatur, które mają 5 ataków więcej lub więcej. Okej. W każdym razie dalej mamy Szaleństwo Cieni, czyli za 4 przejmujemy do końca tury kontrolę nad wrogim stronnikiem za takim 3 lub mniejszym. Tak, jest dwie sztuki? Nie, jedną. Okay. To jest karta bardzo, bardzo zależna od sytuacji. Ale potrafi napsuć nerwów. Tak, bo tutaj zagrywamy jedną kartę i zabijamy najczęściej dwie karty przeciwnika. Czasem jeszcze dodatkowo możemy ukraść coś, co ma agonię. Na przykład zbieracza łupów albo Harvest Golem po polsku. To jest jakiś golem zbożowy chyba. I zamiast przeciwnik dobrać kartę czy stworzyć sobie stworka 2-1, to my to robimy. I to jest bardzo, bardzo fajna opcja. Dobra. Co dalej? Kapłanka. I teraz tutaj mam zawsze problem. Auchenajów. Dobra, ile ona będzie? Dwie sztuki, okej. Okay. I to jest bardzo dobre kombo z kręgiem uzdrawiania, rozumiem. Tak, i z paroma innymi rzeczami. Ona zamienia wszystkie zdolności leczące na zdolności zadające obrażenia, więc dosyć agresywne może być. Dobra. Cholinowa, rozbłysk światłości za 5 many, sztuk 2. Dobrze. Jest karta, o którą zawsze się modlę, kiedy się okazuje, że po drugiej stronie jest agro. Dokładnie. Świetnie, czasem potrafi posprzątać stół, a jak nie cały, to chociaż większość tych kreatur Warlockowi na przykład zabić, magowi, hunterowi. Tak jest. No i przy okazji leczy też tam, o ile wasze jednostki nie są istotne, no to zawsze wam też doda 2 punkty życia, co też się czasem przyda. Tutaj się nie zgodzę. Czasem leczenie naszych jednostek jest bardzo istotne z powodu gorliwej kapłanki. No tak. Tylko, że jak masz gorliwą kapłankę i rzucisz krąg uzdrawiania, znaczy to pół biedy jeszcze, ale zdarzyło mi się czasami tyle kart dobrać, że nie mogłem, mi się nie zmieściły na ręce. Też tak bywa. Nieraz jest tak, że jeżeli gramy Mirror Matcha z Priestem, to
przeciwnik nas zaczyna leczyć, żebyśmy dobierali karty, jeżeli widzi, że możemy się przewinąć. No. Się karty w talii. Sytuacja raczej nie spotykana zbyt często, natomiast zdarza się. Dalej mamy Święty Ogień. Święty Ogień. Gdzie to będzie? 6 many. A, tak, tak. 5 kila. Dwie? Nie, jedną. Jedną, okej. Okay. Też używam właśnie. Dwie mogą się nie sprawdzać. Jest to droga karta. Potrafi nam, prawda, uratować tyłeczek, natomiast niestety nie zawsze mamy okazję ją zagrać. Okay. Jeżeli przeciwnik ma 4 stworki na stole, a my zagramy przez turę tylko tą kartę, uleczymy się i zabijemy jednego, to nie zyskujemy jakiejś super mega przewagi na stole dzięki temu zagraniowi. Zagraniu chyba. Zagraniu. Dobra. Zagraniowi, no. Matka. Kabalistka cieni. Za 6 many. Tak, to też jedna sztuka. Nie, dwie. Dwie, naprawdę? Kurczę, zawsze brałem chyba jedną, ale dobra. Ona jest fajna, bo to jest 4... Ile ona ma? 4-3? Bo akurat mi zasłonił 4-5, no. I przejmuje kontrolę nad jednostką, która ma dwa ataku lub mniej. Co do tej karty jeszcze pozwolę sobie dodać jedną rzecz. A? Jeżeli gracie na rankedach, to musicie... Znaczy, jeżeli będziecie grali tym deckiem na rankedach, to musicie patrzeć, z czym gracie, bo jeżeli nie gracie z taliami, które mają dużo kreatur za 2, znaczy, Boże, dużo kreatur z atakiem 2 lub atakiem 1, względnie atakiem 0, to wyrzućcie to w ogóle, bo wtedy wam się to nie przydaje. Natomiast w chwili obecnej raczej można by stwierdzić, że tych kreatur, które mają 2 ataki lub mniej, jest całkiem sporo, więc przejmować będziemy mieli co? Okej. Ostatnią kartą Priesta jest Mind Control. Wiadomo. Kontrola umysłu, znaczy chciałem powiedzieć, musi być, ale tak naprawdę nie musi. Natomiast to jest świetna opcja na mecz z jakimś kontrolnym deckiem również. Aha. Bo jeżeli przeciwnik nam zagra Ragnarosa, a my go ukradniemy, to nie dość, że on traci kartę. Znaczy tak, my straciliśmy jedną kartę, ale wystawiliśmy kartę na stół i zabiliśmy kartę przeciwnikowi. Czyli tak naprawdę to jest wymiana 2 kart za 1. Jasne. I jeszcze przeciwnik traci swoje win condition oraz musi tego Ragnarosa zabić. W związku z czym czasem z tej wymiany jedna karta za 2 zmieniamy w tą wymianę w jedną kartę za 3, 4, skrajnie 5, chociaż tak to już rzadko spotykane. Ewentualnie po prostu dzięki niej wygrywamy grę, też się to nierzadko. Tym bardziej, że Ragnaros jest chyba grany, ja praktycznie w każdym deku go miałem, a w kontrolach chyba jest, nie? Tak, w kontrolach jest. Chociaż ostatnio nie widuje się go tak często jak kiedyś. Dobra. Przechodzimy do ogólnych kart. Tak. Za 2 many mamy Dzikiego Pyromantę. Tak jest. Który potrafi bardzo ładnie z kręgiem uzdrawiania zadziałać, chociaż nie z kręgiem, wiesz co, też potrafi, ale to chyba nie o to chodzi, co? Z czarami, no. Z kręgiem uzdrowienia jest to o tyle fajne, że możemy na przykład rzucić krąg uzdrowień, uzdrowić swoje kreatury, no właśnie, zadać jedno obrażenie na cały stół i kolejne czary, żeby kolejne obrażenia w kreatury przeciwnika kleić. Przez chwilę się pomyliłem, bo ja go używam w deku Paladyna i on tam bardzo fajnie działa z tą kartą, która obniża poziom życia do 1, bo on zmienia poziom życia do 1, potem zadaje wszystkim 1 obrażeń, wszyscy giną. Więc można łatwo wyczyścić stół za 4 many, zdaje się. No dobra, ale żeby nie wchodzić w dygresję. Co dalej? Jeden pyromanta? Dwa pyromanty. Potwierdzam, jest to bardzo fajne combo u Paladyna. Teraz przechodzimy do karty Orszak Zatrzymany i będziemy potrzebowali z nich karty, która się nazywa... Wiem, jak się nazywa po angielsku. No więc po angielsku, to ja... Ranny Mistrz Ostrzy. Ranny Mistrz Ostrzy. On jest za 3, tak. No, przy Priście bardzo dobra karta. A jest, mam go. W drugiej turze kreatura 4-7 bardzo często potrafi zrobić przeciwnikowi niezłe kuku. Tak, to się zgadza. Jeżeli zagramy go z coinem, a potem krąg uzdrowień. No, zgadza się. A dwie sztuki? Tak, dwie sztuki. Okej. Okay. Karcioszki za 5 i karta z Naxxramas, która się nazywa, i tego prawdopodobnie nie wypowiem poprawnie, Śluzożer. Śluzożer. Czekaj. Mam ochydzia. A jest śluzożer. A to jest tank, tak? Dobrze. Tak.
prowokator, który umierając wstawia mniejszego prowokatora. No, 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 przyjemna karta. No, okay, chyba Sengina zastępuje trochę, co? Chociaż Sengin był za 4. Dobrze mówię? A mniejsza z tym, nie będę w to... Wiesz co... Nie jestem pewien, czy... Znaczy, jeżeli chodzi o budowanie talii, to tak, on zazwyczaj wchodzi w miejsce Sengina. Natomiast jeżeli chodzi o grę, to nie porównywałbym go mimo wszystko do Sengina. Nie, to ja wiem. Podobne ma statystyki chyba, nie? 3-5. Ale to tak, wszystko. Tak. Tylko, że tutaj jest kwestia tego, że on wstawia tego małego smarka, który jest czasem bardzo upierdliwy, bo mimo wszystko musimy poświęcić jakiś atak czy coś, żeby zabić tego no. Luciarza. Dobra. Okej, brakuje nam 2 kart do końca. Przedostatnią będzie Sylvana. O, proszę. Dobra, niech ja ją odnajdę u siebie. Ona jest za 5, nie? Za 6. A, za 6, to już teraz wiem czemu. Była kiedyś za 5, to każda talia ją grała. Jak składałeś talię, to wkładałeś Sylwanę, a później 29 kart. Była za 5? O, proszę. Tak, a to jeszcze chyba w becie gdzieś, nie wiem, 9 miesięcy temu. Dobra. I ostatnią kartą będzie Yasaira. A, no proszę, to też mam. Szczęśliwie mi się trafiła ostatnio. A nie, ją chyba zużyłem z pyłków. Czyli brakuje mi czego tutaj w tym moim deku? Mrocznych kultystów z Naxxramas. W ilości sztuk 2? Tak. Dobra, wyszło mi 27 kart, czyli coś musiałem jeszcze pominąć w tym układzie. Szaleństwo cieni było jedno, prawda? Ten... Dokładnie. Śluzożer? 2. A, no właśnie. Tak, coś czułem. Dobra. Czyli prawie gotowy, muszę sobie tylko tych diabłów z Naxxramas zdobyć. Co jest zaskoczeniem, że ich nie mam, szczerze mówiąc, bo prawie jestem pewny, że zrobiłem to wyzwanie Priesta. Sobie to sprawdzę zaraz. I coś chciałem ci jeszcze... Aha, właśnie, no, ten deck jest bardzo podobny do tego, którego używałem zazwyczaj. Nie miałem tam wyciszenia wcześniej, ale poza tym wszystko miałem... I szaleństwa cieni nie miałem. Musiałem mieć coś innego. Miałem jedną kapłankę. No trochę to pozmienia to, czym gram. A może być ciekawie. To dzięki wielkie. Ja zgodnie z wcześniejszym planem spróbuję wykorzystać ten deck, żeby się troszkę wybić. Nie grałem przez 2 sezony. Mam teraz szlachetny 24 ranking, więc jest co pobijać. Jaka była okładka? Jaka była okładka w poprzednim sezonie? Uuu, panie, takie pytania, to wiesz... Możesz sprawdzić i pokazać. Ciężko mi powiedzieć, która jest za co. Znaczy, w tym sezonie, który się skończył przedwczoraj, byli piraci, taka piracka z kołem sterniczym. Mam jakąś lodową koronę. Być może to było za poprzedni miesiąc, ale nie jestem pewien. Ja mam ostatni taki trochę Lich Kingowy rewers, taki bardzo mi się on podoba. Ja z reguły nie używam tych rewersów, używam podstawowego, bo to jest szpanowanie, jak ktoś używa tych rewersów, ale ten ostatni mi się podoba, może sobie zmienię. No dobra, dziękuję ci bardzo za pomoc. Nie ma problemu. Zawsze do usług. Ja sobie na live'ie wypróbuję ten deck, ale to właściwie każdy doskonale wie, że deck gry nie robi, tylko trzeba coś potrafić. A tutaj no, już dawno nie grałem dosyć, ale zobaczymy. Dziękuję bardzo i pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Deck jak najbardziej do wypróbowania. Trzymajcie się. Cześć Mateusz. Na razie, dzięki. Hejo. Hejo.